Witajcie kochani, nagrywam kolejny filmik. My kontynuujemy nasz temat, temat deklinacji pierwszej. I zeszłego razu omawialiśmy temat, właśnie twardy temat, tak? Nasze słowa kończą się na twardą spółgłoskę, na przykład książka, knyżka, dziewczyna, dziewczyna, tak? A dzisiaj my mamy miękki temat, odmiana miękka. I wtedy będzie na końcu tak naszego słowa literka ja, na przykład zemlja, ziemia, albo nadzieja, nadzieja, tak? I tutaj będzie troszeczkę inaczej. My będziemy mówić w mianowniku zemlja, nadzieja, ale kogo czego nie ma? Zemli, nadziei, tak? Nadziei. Zemlja, nadzieja, zemlja, nadzieja. Zapamiętajcie, że tutaj my mamy końcówki albo i, albo i. Dajemy komu czemu. Zemli, nadziei, tak samo jak w dopełniaczu. Widzimy kogo co. Zemlu, nadzieju. Z kim, z czym. Zemleju, z nadzieją, tak jak po polsku, z ziemią, z nadzieją. To tak zawsze jest, że jeżeli w języku polskim o, to w języku ukraińskim to się zmienia na eju albo jeju. Z zemleju, z nadzieją. I na kim, na czym? Na zemli, w nadziei. Na zemli, w nadziei. I łowacz zemle, nadzieje. Zemle, nadzieje. Powtarzajcie sobie za mną. Róbcie pauzy i uczcie się. No i dalej mamy liczbę mnogą. Zemli, nadziei. Nie ma czego. Zemel, nadziei. Dajemy czemu? Zemliam, nadziejam. Dajemy jam. Końcówka, tak? Widzimy co? Zemli, nadziei. Z kim, z czym? Zemliamy, znajdziemy. Na kim, na czym? Na zemliach, w nadziejach. I łowacz zemli, nadziei, tak? To będzie łowacz. Też czytajcie sobie i powtarzajcie i róbcie dużo, dużo ćwiczeń. No i według wzoru zemlia odmieniają się wszystkie rzeczowniki zakończone na ja z poprzednią miękką spółgłoską, a według wzoru nadzieja wszystkie na ija. To znaczy, wy na przykład macie słowo nedzielia albo mryja, na przykład nedzielia, tak? I wy mówicie na nedzielia, kogo czego? Nedzieli, dajemy nedzieli, widzimy nedzielu, z nedzieleju, na nedzieli i klecznej nedzielę. I mryja, mryja, mryi, mryi, widzimy mryju, z mryjeju, w mryi i mryje. No i liczba mnoga nedzieli, nedziel, nedzieliam, nedzieli, z nedzielami, na nedzielach i nedzieli. No i mryja, mryi, mryj, mryjam, mryje, z mryjami, w mryjach i mryje. Widzicie, to jest bardzo łatwo. Po prostu, jeżeli znacie jeden schemat, możecie brać jakiekolwiek słowo, które kończy się na miękkie ja albo i ja i koniugujecie tak jak tutaj, według tego wzoru. Szczególnie warto zwrócić uwagę na formę narzędnika liczby pojedynczej. Właśnie tutaj zemleju, nadzieju. W rzeczownikach typu zemlia, pracia, w formie tej miękka spółgłoska zmienia się w odpowiednią twardą. Zemleju, praceju, tak? Zemleju, praceju. Widzicie, że tutaj było wszystko miękkie, a zmieniło się na twarde, tak? No i jeszcze chcę omówić grupę mieszaną. Do tej mieszanej odmiany należą rzeczowniki, których tematy kończą się na ży, czy szy, czy drzy, tak? Takie szypiące jakby po polsku, tak? Na przykład ży, czy szy, szczy i drży. Meża to nie, tak, granica jakaś, czasza, ploszcza, plac, ta, weża, wieża i radża. Na przykład gruszka, grusza. Kogo czego? Grusi. Czemu dajemy? Grusi. Widzimy gruszu, z gruszyju, na grusi i łowacz gruszo. No i liczba mnoga grusi, grusz, dajemy gruszam, grusi widzimy, z gruszamy,
і на грушах, і кличний відмінок груші. Ну, наприклад, межа, вежа. Będziemy konjugować weża. Weża, czego wezi, czemu wezi, widzimy co weżu, z weżeju, na wezi i weżo. No i liczba mnoga wezi, czego nie ma weż, dajemy weżom, widzimy wezi, z weżemy, rozmawiamy o weżach, na weżach, tak? I wezi. Też możecie brać jakiekolwiek słowo i uczyć się, ćwiczyć, tak? Właśnie koniugować te słowa w jakiś dobry, wspaniały sposób. No i to by było tyle na dziś i już następny nasz temat to będzie odmiana rzeczowniki rodzaju męskiego. Będziemy uczyć się tych różnych odmian. Na tym skończymy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, udanej nauki języka ukraińskiego i będę wdzięczna, jeżeli będziecie pisać jakieś komentarze. Może macie jakieś pomysły na filmiki. Także chętnie posłucham i będę się starać nagrywać jak najwięcej takich filmików. Bażę Wam wszystkiego najkraszczego, wszystkiego dobrego Wam. Pa, pa.